Zastanawialiśmy się ostatnio nad oddziałem produkcji jako wyzwania. I to prawda, daleko nie uszliśmy. Zakończyliśmy drugi akapit. I mamy teraz do odbioru akapit drugi. Pytanie pierwsze. Oczywiście. Akapit drugi zakończyliśmy, mamy do rozboru akapit drugi, a chodzi o trzeci. Już poprawiam. Już poprawiam. Nie Dobrze. będzie. Pytanie trzecie. Pytanie pierwsze. Ale jak jest w różnych przekładach Biblii tłumaczono obecne w Mateusza 24 rozdziale 27 wierszu greckie słowo atrapę? No to tutaj skorzystamy z wyszukiwarki. Tak, Do samego końca wszystkie trzeba poszukać. Książkową wersję Biblii, to z książkowych wersji Mateusza 24 rozdział. 24 rozdział, 27 wiersz. No i to albowiem błyskawica wychodzi od wschodu słońca i okazuje się, aż na zachód tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Dobrze, kto by chciał ochotniczo do tego przeczytać, to bardzo proszę. No to tym mam pytanie, tak? Odpowiedzieć na pytanie, czyli przeczytać, czyli odpowiedzieć na pytanie, to jest wszystko jedno. W tym przypadku. No proszę. Proszę. No tutaj tego słowa astrapę to pochodzi właśnie to słowo z języka greckiego i oznacza ono błyskawicę i światło. No i właśnie tutaj będziemy rozważać, jak różne przykłady, którą wersję biorą pod rozwagę i czy to jest słuszne. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze do tego pytania? Bardzo proszę. Proszę. No więc w różnych przykładach Biblii obecne w Mateusza 24-27 greckie słowo astrape jest tłumaczone na słowo błyskawica. W polskich przekładach, tutaj mam 31 przykładów, bo jest Biblia taka internetowa, online i można sobie wyszukać. No i niestety, dokładnie w każdym z nich, w tym miejscu jest albo jako błyskawica, 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 podobne do błyskawicy. Bo jak błyskawica zapala się, jak błyskawica zabłyśnie, pojawia się, błyskawica ukaże się, przecina niebo, wychodzi, rozdziera nieboskłon, wychodzi, jawi się, zabłyska, ukazuje się, rozjaśnia niebo. Błyskawica rozjaśnia niebo. To też jest ciekawe, No, nie? dlaczego? Później na chwilę. Pojawia się. No i tak dalej, ale w każdym z polskich przykładów Biblii to słowo jest tutaj tłumaczone jako błyskawica. Było, czyli, i co ciekawe,
w tłumaczeniu Nowego Świata jest również błyskawica. I do niedawna bym się temu dziwił. Do niedawna bym się temu dziwił, dopóki nie usłyszałem jednego wykładu, w którym dowiedziałem się, że prawda przychodzi przez błysk. A więc błyskawica. To co jest? Także, no tak. A jakie znaczenie ma słowo błyskawica w greckim języku? Czyli przechodzimy do pytania drugiego, tak? Tak. Proszę. Proszę. Tutaj pokazuję na ekranie dla tych, którzy mają taką możliwość, żeby zobaczyć. To jest Blue Letter Bible, czyli Konkordancja Stronga po angielsku. I tutaj jest astrafe. Astrafe, transliteracja. Tak wygląda to słowo po grecku. Nieco rzeczownik rodzaju żeńskiego od słowa astra. Ale jeżeli dobrze rozumiem, z angielskiego rozjaśnić albo pojaśnić, błyszczeć. I występuje w przekładzie KJV. Jest to słowo numer 796. 9 razy łącznie. I 8 razy jest tłumaczone jako błyskawica i raz jako jasne świecenie. Ponieważ nie dało się w tym jednym miejscu przetłumaczyć go jako błyskawica, no to tam już No to musieli jako błyszczenie, jako jasne światło. pójdziemy na kompromis. Niech będzie w tym jednym przypadku jasne świecenie, ale Przy czym tutaj. definicje Stronga mówią świecenie, a przez analogię jaśnieć. Świecenie, jasne świecenie. Świecenie lamp. No, w słowniku vocatio jest błyskawica, blask i światło. Te znaczenia. Myślę, że jest to prawne. Trzeba wybierać właściwe, tak? No i wszyscy wybrali właściwe błyskawica. Bo to wiadomo, że błyskawica zapala się na wschodzie, tak, i przebiega przez całe niebo i na zachodzie tam gaśnie. Taka błyskawica codziennie się pojawia i tak właśnie ma taki obyczaj, żeby tak robić. A no cóż, można i w ten sposób. Wystarczy, że słońce nazwać błyskawicą i błyskawica to znana jest z tego, że ona bardzo szybko przemierza niebo, a słońce z kolei w upalny dzień, to wydaje się, że ten dzień nigdy się nie kończy, bo ono potrafi człowieka wyssać, że tak powiem, siłę i soki i spowodować to, że pragnienia się naprawdę wzmagają. No i człowiek chciałby się jakoś chociaż na chwilę tej błyskawicy pozbyć. No ale niestety ta błyskawica świeci i świeci. Od wschodu aż na zachód. Takie trochę dowcipne potraktowanie tego. No cóż, kontekst wskazuje na to, że to powinno być słońce, światło słoneczne. No ale pierwsze jest błyskawica.
Co robiłem? Piszę błyskawicę. Ilu by nie było tłumaczy, to wszyscy przetłumaczyli na błyskawicę. Takie. Dobrze. To jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę. Ja już w sumie wcześniej powiedziałam, więc tak się wyrwałam. Dobrze, dziękuję. Teraz pytanie A. Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 3 wiersz. Dwudziesty ósmy rozdział, 3 wiersz. A było wejrzenie jego jako błyskawica, a szata jego biała jako śnieg. O czym tu jest mowa? No, trzeba by kontekst przeczytać. No to bardzo proszę. 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 I przy okazji przeczytam z przekładu Kowalskiego. Po upływie szabatu, w pierwszym dniu tygodnia na świecie, wybrały się droga Maria Magdalena i druga Maria, by odwiedzić grób. Wtem powstało wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł pański zstąpił z nieba, a zbliżywszy się, odsunął kamień i usiadł na nim. Oblicze jego jaśniało niby błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. I tutaj, co ciekawe, przeczytam nowy przekład dynamiczny. Bardzo świeży przekład, 2021-2023. Płaszcz anioła jaśniała wielkim blaskiem, a jego odzienie skrzyło się niczym świeży śnieg. Już nie ma tutaj tej błyskawicy. Płaszcz anioła jaśniała wielkim blaskiem. Ale inne przekłady, właściwie wszystkie, mówią błyskawica, błyskawica, wygląd był jak błyskawica, oblicze było jak błyskawica, postać podobna do błyskawicy. Wygląd zewnętrzny był jak błyskawica, postać była jak błyskawica, przypominał błyskawicę. Biblia Paulistów. Miał jaśniejący wygląd. O, no to jeszcze jeden. I ten Paulistów też jest dosyć świeży, bo 2005-2008 rok. Także ciekawe, że tutaj jednak potrafią zauważyć, że to słowo niekoniecznie oznacza tylko i wyłącznie błyskawicę, tylko dało się przetłumaczyć jaśniała wielkim blaskiem, nie? Czy jeszcze ktoś? Bardzo proszę. 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 Więc według kodów greckie słowo strapel ma trzy znaczenia. Może to być błyskawica, może być to światło, albo może to być blask. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Pytanie B. Łukasz, 10 rozdział, 18 wiersz. Łukasza, 10 rozdział, 18 wiersz. Rozdział 18 wiersz. Ochotniczo, kto do tego? Proszę. Proszę. To jest przekład gdański. Wtedy im rzekł. Widziałem szatana jako błyskawicę z nieba spadającego. No tu się generalnie można zgodzić, nie? Albo jak jasny świadom, to jest wielką szybkością zresztą najwyżej. No tak. Chociaż jeżeli ludzie teraz czekają na tą błyskawicę, no to nie wiadomo, czy to będzie być Pan, czy będzie szatan jako błyskawica. Ale jak on już spadł, to już gdzie? Nie wejdzie z powrotem. Swoją drogą, bo Lucyfer jako słowo znaczy niosący światło. Tak, od tej gwiazdy porannej.
Nie, więc to, no właśnie też jego światło spadło. Przekład współczesny mówi, widziałem jak w jednym okamgnieniu szatan runął z nieba. No już to też już jest taka licencja poetyka, ale to tutaj w ogóle nie ma, tutaj jest już tylko w sensie taki środek stylistyczny, żeby podkreślić tą szybkość spadania. No ale to nawet niekoniecznie. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o część symboliczną, to niebo, to są duchowe władze, prawda? Więc jeżeli szatan odpadł z miejsca tej prawdziwej duchowej władzy, to jest jak ta gwiazda błąkająca, która się oderwała od tej upadła na ziemię, czyli... Chociaż spotkałem się nie tak dawno z nauką, że szatan został strącony z nieba w 1914 roku. A więc, a to, że Jezus mówi, że widziałem, to była taka prorocza zapowiedź, tak? Taka prorocza zapowiedź, tak. Że on będzie i to, że ta szatan. No, taką nauką też się spotkałem. Ale przejdziemy do pytania następnego. Pytanie C. Łukasza, 11 rozdział, 36 wiersz. Łukasza, 11 rozdział. Szósty wiersz, tak. Jeśli wtedy wszystko ciało Twoje jasne będzie, nie mając jakiej cząstki zaćmionej, będzie wszystko tak jasne, że się jako świeca błyskiem świeci. Blask. Tak. I no i tutaj też jest błyskawica, te atrapy, tak? Czy ktoś do tego? Bardzo proszę. Znaczy ja myślę, że tutaj akurat w miarę dobrze jest przetłumaczone jako blask. Jako blask, tak. W tym kontekście. I że świadczy o tym, że to astrapę można przetłumaczyć poprawnie i na blask, nie tylko na błyskawice. Tak. Proszę? Proszę. Albo w Strongu jest tutaj, że tutaj przez, że twoje ciało, holos, będzie esomai, pełne światła, proteinos, jako, os, kiedy, potan, to, astrape, czyli to jasne świecenie, ho, czyli tego, lychnos, i tutaj jest o świeczce, ale to może być jakieś źródło światła, lampa i tak dalej, daje, potizo, czy tam rozjaśnia, tobie, światło, potizo, czyli jako światło daje światło, jako jasno, światło daje ci światło. No i na przykład Biblia Tysiąclecia w czwartej edycji mówi tak. Jeśli zatem całe twoje ciało będzie w świetle, nie mając sobie nic ciemnego, całe będzie w świetle, jak gdyby światło oświecało cię swym blaskiem. Ale Biblia Tysiąclecia w piątej edycji to trochę zmienia. Jeśli zatem całe twoje ciało jest rozświetlone, nie mając sobie żadnej części ciemnej, całe będzie rozświetlone, jak gdyby lampa oświecała cię swoim blaskiem. Tym blaskiem. No więc, że tak powiem, ponieważ tam jest porównanie i do czego masz to przyrównać, to tam już nie bardzo jest można. Chociaż niektórzy oczywiście próbują, na przykład przekład Dąbrowskiego. Cała jaśność będzie, jakby oświecił cię blask błyskawicy. Proszę, może. No, aczkolwiek no, inne przekłady zwracają uwagę na tą lampę. Światło, przekaz współczesny, będziesz jaśnie, jakbyś stał w pełnym świetle. Znaczy, charakterystyka tej
tej błyskawicy ma jedną taką no, dziwne skojarzenie, a mianowicie takie, że błyskawica rzeczywiście oświetla bardzo jasno, że ona bardzo krótko. Moment, tak. I za chwilę znowu staje się ciemno. Jeżeli to jest błyskawica nocą, no to tak jak przed chwilą było, nic nie widać i jest błyskawica i za chwilę znowu nic nie widać. Jeszcze bardziej nic nie widzisz niż przedtem, bo się ta błyskawica oślepiła. A to zdaje się nie o to chodzi. To światło, o którym mówi, to ma być i ma pozostawać. Ma być trwałym światłem. Tak jak słońce. Czyli kiedy ono się pojawia gdzieś tam na wschodzie, to nie jest jeszcze jaśniutko, że możesz usiąść i gazetę czytać, tylko widzisz najpierw horyzont, zarysy horyzontu, tak? Później widzisz coraz więcej. I kiedy słońce już wychodzi sam ponad horyzont, no to wtedy możesz już coraz bardziej szczegółowo dostrzegać pewne rzeczy. Na początku widzisz tylko kontury jakieś mniej czy bardziej odległe. My tutaj mieszkamy w terenie takim trochę przygórzystym i jak słońce wschodzi, no to widzimy na po wschodniej części te pagórki nasze, te miejsca, które są normalnie widoczne, to są tak bardzo podświetlone urokliwie, że wyglądają bardzo tak zagadkowo i uroczo. Dobrze, czy ktoś do tego jeszcze? Łukasza 17:24. O tym co? Proszę, ja mogę słowiańskie przeczytać. Bardzo proszę. Bo bowiem jako błyskawica, błyskając się od jednej strony, która jest pod niebem, aż do drugiej, która jest pod niebem, świeci, tak będzie i Syn Człowieczy w dzień swój. Dziękuję. Może jeszcze z warszawskim przeczytam? Bardzo proszę. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś do tego? Bardzo proszę. 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 No popatrzymy sobie na te 31 przekładów. To również wszędzie jest błyskawica. Gdyż jak błyskawica, na przykład nowy przekład dynamiczny, gdyż jak błyskawica rozświetla cały nieboskłon od jednego krańca horyzontu po drugi, tak ja, Syn Człowieczy, pojawia się dopiero w dniu ustalonym przez Ojca. W ogóle. No tak, bo przecież nikt nie odważy się tutaj napisać jakiegośkolwiek innego słowa, jak w Mateusza 24 rozdziale. Wszyscy po porządku napisali błyskawica, a ewidentnie wiadomo, że to chodzi o ten sam opis, tak? No, tym bardziej, że tutaj zupełnie ten przekład jest nowy przekład dynamiczny, nie? Żeby odzwierciedlał zmieniające się myśli i tak dalej, nie? Bo to właśnie widać, jak odzwierciedlają. Zmieniają myśli. W ogóle na co innego jest zwrócona uwaga. Tak. No, na przykład ten przekład literacki tego AIB, gdyż z przyjściem Syna Człowieczego w jego dniu będzie jak z błyskawicą, która swym błyskiem rozświetla niebo z jednego krańca aż po drugi. Danusiu, Darku, coś macie do tego? Ja właśnie tak tutaj właśnie sobie próbuję coś. Dziękuję. Następny mamy objawienie, 4, rozdział 5 jeszcze. Proszę się, jak coś tam będę miała takiego. Bardzo proszę. Jeśli jakoś tak nie mogę myśli zebrać z tym wszystkim.
Objawienie 4.5? Tak, 4.5. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych z warszawskiej. Czyli mogę błyskawic. Kto jeszcze? Dziękuję. Przekład Popowskiego mówi błyski. Z tego tronu wychodzą błyski, dudnienie i grzmoty. Obok tronu płonie ogniem 7 nichtarzy, to 7 duchów Boga. No ale to już tam mniejsza z tym. Mówię tam słowo Astra Pai jest tłumaczone właśnie wszędzie jako błyskawica, oprócz tego jednego przykładu, w którym są błyski. No i w każdym razie też okazuje się, że ktoś tam uznał, że można to jednak niekoniecznie jako błyskawice przetłumaczyć. Chociaż, no być może... Popatrz, że na pioruna nikt się nie odważył. No przecież to jest pioruna, nie tak? Ale wszyscy błyskawica, 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 a nikt pioruna nie użył, no. Prawda? Ale piorun to nie jest ten grzmot. No piorun to jest błysk grzmot, no to, ale to przecież o to samo chodzi, tak? To jeżeli chodzi akurat tutaj o te wersety i tak dalej, to one wcale nie są źle oddawane jako błyskawice, no bo no, to są te prawdy, które rozświetlają w danym momencie. Tak, 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 dany moment. No. I głosy, czyli poselstwa, nie? I tak dalej. Tym, że tu widzisz, no to też jest taki błysk, a po tym błysku coś jaśniej się robi, bo coś jaśniejsze staje się, tak? A po takim błysku naturalnym to nic się nie staje jaśniejsze, to ciemniejsze się jeszcze staje, bo mniej widzisz. Bo tutaj po prostu jest ten przebłysk prawdy, który wychodzi, który od tej pory stanowi cząstkę tej światłości, która już jest, nie? Nie jest dostępna. Tak. Albo nie został udzielony. Tak, jakiś temat stał się jaśniejszy. Ale w każdym razie chodzi o to, że to nie to, że tym słowem nie można oddać jako błyskawice i że nie ma takiego uzasadnienia, że czasami może być ta błyskawica. Ale po prostu to nie jest jedyne znaczenie, w jakim się używa tego słowa. Następne jest objawienie, 8, rozdział 5, wiersz. Ochotniczo również. I wziął anioł kadzielnicę, napełnił ogniem z ołtarza i zrzucił ją na ziemię i stały się głosy i gromy i błyskawice i trzęsienie ziemi. To jest w Biblii Gdańskiej. Kto ma jakieś inne, to bardzo proszę. Szukam właśnie, czy tutaj w którymś z przykładów jest coś innego, ale widzę, że cały czas są te błyski i tak dalej. Błyskawice. No, cały czas jest mowa o tym samym, tylko żeby zobaczyć po prostu, że to tam jest. No, moglibyśmy popatrzeć na część symboliczną i tak dalej, ale chyba nie o to chodzi. W każdym razie po tym, gdy się to stało i gdy ziemia odczuła to, no to stały się. Tak. I błyskawice, i trzęsienie ziemi, czyli i wzburzenie społeczne, jak to się nazywa, w wyniku tego, co zostało odsłonięte. Nie? I są te poselstwa świeckie i religijne. Czasem do ludzi dochodzą, na przykład jak te ośmiorniki, które wniosły polski rząd, nie? I tak dalej. No, zostaje naświetlona, proszę bardzo, jacy tu oni są. No i takie błyski bywają też w różnych innych miejscach, kontekstach i tak dalej. I różne rzeczy się dzieją w związku z tym. Dziękuję. No, szczególnie w kontekście religijnym i działania, bo tutaj chodzi głównie o te religijne
bo to są kadzielnice, no prawda? Tak. Tam werset poprzedni tłumaczy, że, to, że w nich są modlitwy świętych, nie? I tak dalej. Dobrze. Następne pytanie to jest objawienie 11, rozdział 19, wiersz. Wtedy otworzony jest Kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynia przymierza Jego w Kościele Jego i stały się błyskawice i głosy i grzmienia i trzęsienia ziemi i grad wielki. Tutaj jeszcze grad dochodzi. A więc, ale błyskawice oczywiście. Jeden z przekładów mówi o błyskach. Ale generalnie błyskawice. No a grad to, nie wiem czy pamiętacie, był taki wykład, skarby, grady i tak dalej. No i że to jest, grad to jest zamrożona woda, tak? Tak. I to czasem bardzo wielka. Tak. Więc to są twarde prawdy, które no, są w stanie skruszyć, tak? Nawet zniszczyć, jeżeli na coś tam nie wpłyną odpowiednio. Które są bywają bardzo bolesne dla tych, na których działają, tak, których dotyczą. No bo tak jak na przykład katolicy się dowiedzieli, że o, Jan Paweł II wziął i tuszował pedofilię. To dla niektórych to jest taki grad, że to nie są w stanie go znieść. No to trzeba też zniszczyć ten grad. Dobrze. Następne jest objawienie 16 rozdział. Objawienie 16 rozdział i wiersz 18. Czy ktoś odczyta? Proszę. Proszę. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. Dziękuję. Dziękuję. Tak, patrzyłem, czy w jakimś przykładzie jest jakoś inaczej, ale nie, wszędzie są błyskawice. I tak dalej. No cóż, no być może właśnie analogicznie do tych przykładów, do przykładów tych w tych wierszach, dlatego też w Ewangelii Mateusza tam 24 rozdział, 27 wiersz, no też jest błyskawica, no bo kto by się odważył no inaczej napisać, to będzie. W objawieniu były błyskawice, a strapy jako błyskawice, no pewnie wszędzie indziej też, nie? Chyba, że się nie da inaczej. A nie dało się inaczej. Tak. No właśnie. Gdzie się nie dało inaczej, to trudno, jakoś to przebolejemy, ale gdzie tylko można, to damy błyskawice, bo to jest pierwsze znaczenie słowa strapę. Dobrze. Pytanie trzecie. Czy cechy określające w Mateusza 24 rozdział 27 wiersz słowo atrapę zgadzają się z cechami, jakimi charakteryzują się błyskawice i czy wobec tego takie tłumaczenie jest uzasadnione? Jeśli mogę, to jeszcze tak pośrednie, takie między drugim a trzecim pytaniem, w sensie tutaj, że mówimy o słońcu, tak? Że tutaj bardziej chodzi o to jaśniejące słońce i tak dalej. No więc czemu akurat słońce tam byłoby bardziej odpowiednie? No bo na przykład, i mam tutaj kilka wersetów. Malachiasza, prosto Malachiasza, rozdział 3, werset 20 lub rozdział 4, werset 2, w zależności od przekładu. Malachiasza 3:20, nie 3:20. Tak.
Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Tak? A cóż to jest za dziwny fragment? Ale to jest fragment tego właśnie, co ma być w tysiącleciu. Bo werset 19 mówi i właściwie nawet od 17. To oni będą mojej własnością, mówi Pan, zatem w dniu, w który ja uczynię i będę dla nich życzliwy, tak jak życzliwy jest ojciec dla syna okazującego mu posłuszeństwo. Wtedy, czyli kiedy? No w Królestwie Bożym, tak? Pod nowym przymierzem. Wtedy znów zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, który służy Bogu, a tym, który mu nie służy. 19 werset. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec w ucisku, a wszyscy zuchwali czyniący zło będą jak słoma. Ten nadchodzący dzień spali, mówi Pan zastępu. Nie pozostanie po nich ani korzeń, ani gałązka. Dla was zaś, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości, a w jego promieniach będzie ocalenie, tak? Jak w pewnym przekładzie, z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Tak, w dniu, który ja uczynię, mój Pan zastępu, podeprzecie grzeszników, także staną się prochem pod waszymi stopami i tak dalej. Czyli jest tu to słońce, nie? No ale niektórzy bym powiedział, no to jakieś tam słońce będzie wzejdzie, nie? To tylko kto będzie tym słońcem, albo co? No Pan Jezus, dokładnie, On będzie tym słońcem sprawiedliwości. Na przykład Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 9. Jana, pierwszy rozdział, werset 9. Ten ci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. No i oczywiście, że tak powiem, jest tutaj w różnych przekładach pouciekane od tej myśli, ponieważ jeżeli oznacza to, że ten oświeci każdego człowieka, który przychodzi na świat, jeżeli Pan Jezus oświeci każdego człowieka, który przychodzi na świat, no to co z poganami, których nie oświecił? Nie? To jest gdzieś kłamstwo, nie? Ewentualnie trzeba to tak zrozumieć, że mimo wszystko i tak ich oświeca, ale oni wybrali bycie poganami, nie? A Biblia mówi inaczej, znając naukę o zmartwychwstaniu, o restytucji, jak nie oświeci kogoś w tym życiu, to oświeci go po zmartwychwstaniu. Będzie czas, w którym zostanie oświecony. A oświecenie skąd się bierze? Trzeba mieć jakieś źródło światła, nie? Jeżeli widzimy, że Jezus jest tym słońcem sprawiedliwości, nagle się okazuje, o proszę bardzo, jest jakieś słońce, które może oświecić. Nie? I skąd to wiemy? Efezjan 5, 14. I żeby być oświecony, to trzeba mieć swoją jakąś błyskawicę. Efezjan 5, 14. Dlatego mój pismo, ocudź się, który śpisz i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Nie? No, przy zmartwychwstaniu oświeci ich Chrystus. Tak, to słońce sprawiedliwości dla nich wejdzie. Lubelska. Budź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnienie ci Chrystus. Tak. No i jeszcze tutaj mam jeden taki werset, że tym słońcem to nie jest tylko Jezus, ale w takim szerszym znaczeniu to jest cały Chrystus, jako głowa i ciało. Mateusza, rozdział 13, werset 43. Mateusza 13, 43. Mateusza 13, rozdział 43, werset. Wtedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca Twego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Sprawiedliwi będą lśnić się jako słońce. No i w ogóle jest cała masa w tym więcej, bo słońce jest gwiazdą, prawda? Gwiazdy różni się jasności, tak? Też widać, że oni są jako te gwiazdy. No, a słońce jest jedną z gwiazd, tak? Dziwnie to brzmi, ale tak. No więc tutaj można by więcej o tym mówić, ale w każdym razie, że mówimy, że tutaj bardziej chodzi o światło słońca, które się pojawia i które ten blask tego światła słońca jest tutaj opisany przez tym astrapem, no to ma uzasadnienie w naukach Biblii, a nie, że bo nam nie pasuje w błyskawica, to sobie mówimy, że to musi być światło. Tylko
Inne wersety mówią o tym, co to za światło ma być, tak? Że to jest światło słoneczne. Dziękuję. Dziękuję. Tu jeszcze ktoś. Znaczy, odnośnie tego pytania, czy... Można? Tak, tak, bardzo proszę. Mogę? Tak, bardzo proszę. Nie słychać nas chyba. Słychać. My słyszymy. Właściwie Gabryś tutaj... Nie słyszymy. Nie słyszycie? Teraz? Pan nas nie słyszy. My ciebie słyszymy. Prawdopodobnie ty nas nie słyszysz. Aha, to dobrze. No to w takim razie ja będę mówiła. Tutaj to określenie, że nasz Pan przychodzi jako błyskawica. No nie bardzo pasuje to określenie do drugiej opozycji. Prawda, która zaczęła świecić wraz z jego przybyciem, to nie zgasła, bo błyskawica rozbłyska i gaśnie, nie utrzymuje się zbyt długo na niebie. Właściwie mgnienie oka. Natomiast światło, które był nasz Pan przychodząc i jest w dalszym ciągu dla wszystkich ludzi, to ona rozbłyskała coraz bardziej. Wszystkie tematy religijne stawały się coraz jaśniejsze. Także to określenie jest tutaj bardzo, że tak powiem, no, niepasujące. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę. Proszę. Również rozumiem, że te cechy błyskawicy, to znaczy no, to, że ona pojawia się w jakimkolwiek kierunku, to znaczy niekoniecznie na wschodzie, na zachodzie, północy czy tam południu, tylko to nie jest jeden ustalony kierunek, w którym się pojawia. Nie ma też jakiegoś tam konkretnego zamierzonego celu, że ona musi iść w kierunku północnym, południowym, wschodnim czy zachodnim. No, oraz to, że ona nie przechodzi jakoś tam przez całe niebo. No to tutaj no, podważają takie właściwe przetłumaczenie tego słowa astrapy jako błyskawica. No, bo widzimy, że tutaj logicznie to jest taki dysonans pomiędzy no, przetłumaczeniem tego słowa w tych przekładach różnych, bo nie wiem, tutaj chyba nic nie jest dobrze przetłumaczone, no, a właściwościami błyskawicy jako takiej. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Czy jeszcze ktoś? No właśnie, proszę, że to ta błyskawica może się pojawić w dowolnej części nieba, tak? I nie jest tak, że jak się pojawia błyskawica, to ona się pojawia ze wschodu na zachód. Wręcz takie, to szczerze mówiąc, to są dosyć rzadkie. Zwykle idą prawie że pionowo z góry na dół, tak? Natomiast no, mogą się, że tak powiem, iść tam w różne strony, ale nie do końca. No tutaj na przykład otworzę filmik z Wikipedii pod piorun, tak, że błyskawica piorun, no i jest zdjęcie, które się kilku błyskawic, które się w różne strony, prawda, robią. Jest błyskawica, no, że tak powiem, no, pokazana takie tak bardzo mocno, ale no, w górę na dół. Nie? Rozświetla, widać, że rozświetla. Kolejne zdjęcie jest piorun prawie że pionowy. Gdzieś tam kolejne. A tutaj są film pokazujący wyładowania atmosferyczne.
Zresztą ja muszę wam powiedzieć, że kiedyś próbowałam zrobić zdjęcie błyskawicy, dużo było tych błyskawic i próbowałam komórką zrobić zdjęcie. Zrobienie zdjęcia błyskawicy jest bardzo trudne, dlatego że ona bardzo szybko znika to światło. I dopiero za którymś tam razem, tak cudem udało mi się właśnie sfilmować tą błyskawicę, ale to długo trwało, bo tym bardziej, że te błyski bardzo długo były tak na niebie rozbłyskały, bo gdyby na przykład były 2-3, to na pewno bym się nie udało tego zrobić. No Więc właśnie. to moment. Tak, tak. Dobrze, czy jeszcze ktoś? Dziękuję. W takim razie pytanie następne, czwarte. O czym dla naszego tematu świadczy Łukasz 11:36, w szczególności w porównaniu z Psalmem 119, wierszem 105. Czy ochotniczo ktoś przeczyta Łukasza 11:36? Proszę, to ja mogę z gdańskiej. Tak, proszę. Jeśli wtedy wszystko ciało Twoje jasne będzie, nie mając jakiej cząstki zaćmionej, będzie Ci wszystko tak jasne, że Cię jako świeca blaskiem oświeci. Tak. I w porównaniu z psalmem... Jeśli mogę, bym chciał jeszcze przeczytać z innego przykładu. Bardzo proszę. A nawet to jest Biblia Tysiąclecia. Biblia Tysiąclecia, wersja 5. I przeczytam od 34. Lampa ciała jest Twoje oko. Jeśli Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. I raczej, jeśli jest chore, ciało Twoje będzie również w ciemności. Teraz 35 jest istotny. Bacz więc, czy światło, które jest w Tobie, nie jest ciemnością. Światło, które jest w Tobie. Jeśli zatem całe Twoje ciało jest rozświetlone, tak? Bo to światło, które jest w Tobie, nie jest ciemnością, tak? Nie mając w sobie żadnej części ciemnej, to całe będzie rozświetlone, jak gdyby lampa oświecała Cię swym blaskiem. Tutaj tak, tak jest to oddane. To tyle chciałem przeczytać. Dziękuję. Dziękuję. I teraz w porównaniu z Psalmem 119, wierszem 105. Czy ktoś ochotniczo odczyta? Proszę. Proszę. Z Biblii Warszawskiej. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Biblia Tysiąclecia mówi, Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. Tak. No i właśnie zastanówmy się chwilę, o czym mówią te wiersze i na co nam wskazują. Jeżeli chodzi jeszcze o pochodnie, to przekład Rakowski mówi, rozpoznaj cel jasności i rozświetli cię tak, jakby cię oświeciła jasność pochodni. Także, że to nie są inne rzeczy, tylko tak, inaczej tak. Tłumaczone. Proszę. Proszę. Więc jeżeli to światło ma być w nas, tak, i ma być rozświetlone, tak, tak jakby światło, lampa oświecała cię swym blaskiem, tak? I to światło, które jest w nas, ma swoje źródło w jakiejś lampie, tak? A ta, co jest tą lampą? Twoje słowo jest lampą. Jeżeli Słowo Boże będzie w nas, tak, to ono będzie tą światłością, które ma rozświetlić. I mamy to światło, które jest w nas, ma nie być ciemnością, tak? Nie mamy. I będzie tym światłem tylko wtedy, jeśli nie będzie żadnej części ciemnej. Czyli widać, że tutaj no, to słowo jasność, tak, to jest blask tej lampy. Tak? Blask od pewnego źródła światła,
Nie taki, który przemija po chwili, tylko trwa i ma cały czas rozświetlać. Tak? No bo cóż to by było za... jeśli całe twoje ciało będzie rozświetlone, jeśli będziesz zdrowy, nie? No to co, błyskawica by była, no to by oznaczało, że przez krótki moment byłeś zdrowy, a teraz jesteś w ciemności, no, tak? Jesteś chory. No i to... A masz uważać, żeby to światło nie było ciemnością. Więc nie może ci zgasnąć za chwilę. Bo nawet słomiany zapał się chwilę pali, tak? To znaczy, to byłoby realne, gdyby ta błyskawica walnęła w ciebie i wtedy ty nabierasz tego światła i chwilę będziesz świecił. Ale to, no to może być krótkie świecenie, czyli że no to raczej jako dowcip możemy traktować, a nie jako rzetelne przedstawienie Bożego Słowa. W Bożym Słowie należy dopatrywać się sensu. Takie rozpatrywanie sensu raczej wielkiego nie ma. I dlatego też no tutaj kiedy mówi, że u Łukasza, że jeżeli twoje ciało całe jest zdrowe i jesteś napełniony tą światłością, a z kolei psalm mówi, że pochodnia jest pochodnia nogą moim, słowo twoje i światłość ścieżką moim, albo światłością, albo słowo twoje jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieżce mojej, albo pochodnią nóg moich jest twoje słowo, światłem na mojej drodze. No, w każdym bądź razie chodzi o to, że to Słowo Boże ma być tym, co oświeca naszą drogę, tak? A my sami z kolei, skoro korzystamy z tego światła, również mamy być tym jakimś źródłem tego światła, ponieważ jesteśmy przez nie oświeceni. Tak, księżyc świeci światłem odbitym, tak, tak. Dobrze, przejdziemy do pytania piątego. O czym dla naszego tematu świadczy Mateusz 28 rozdział, trzeci wiersz? Mateusz 28 rozdział, trzeci wiersz. No i to też pytaliśmy, ale... Tak, tak. A było wejrzenie jego jako błyskawica, a szaty jego białe jako śnieg. No czyli tutaj, Gabryś, czytałeś poprzednim razem, że to w tym tłumaczeniu... To był przekład dynamiczny. Ja to może przeczytam jeszcze raz. Od pierwszego. Kiedy minął szabat pierwszego dnia tygodnia, zanim jeszcze wstało słońce, Maria z Magdali wraz z drugą Marią, zbliżając się do grobu, poczuły mocny wstrząs. Okazało się, iż anioł Boży stąpił z niebios, odtoczył kamień sprzed wejścia do grobowca i usiadł na nim. Twarz anioła jaśniała wielkim blaskiem, a jego odzianie skrzyło się niczym świeży śnieg. I to jest zupełnie inaczej. Jaśniała wielkim blaskiem. No a tutaj postać była jako błyskawica. No, no też, tylko że no, właśnie ta błyskawica trochę nam jest, że tak powiem, zbyt nachalnie używana, tak? W tych tłumaczeniach tych zjawisk, tego słowa astrapę. Dobrze. Czy ktoś do tego jeszcze, do tego bardzo proszę? Proszę. Bo tutaj są inne jeszcze wzmianki w Biblii odnośnie ciał aniołów.
które są jako błyskawica i tak dalej. Na przykład Księga Daniela, Prosto Daniela, rozdział 10, wersety 6, 10, 15 i 17. Ale szczególnie tutaj 6. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszcza jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. A Saulowi z Tarsu ukazało się przed Bogiem chwalebne ciało Chrystusa. I tutaj opis jest taki. Dzieje apostolskie, rozdział 26, wersety 13 i 14. Południe w ciągu drogi o królu ujrzałem światło z nieba jaśniejsze nad blask słoneczny, które ogarnęło mnie i tych, co mi towarzyszyli w drodze. Tak, i gdy się wszyscy pali na ziemi i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego by nie dali błyskawicy? Może nie ma sprawy. Czekaj, wybaczmy. Dzieje apostolskie 26-13. Dzieje apostolskie 26-13. No bo tam nie ma sprawy. Ale światło. Patrzmy je. Takie. Nie Hemera, Mesos. O królu Basileus, dzielem Eido, im Kata, Kata, to drodze Chodos, światło, pos z nieba, ura, uranoten, ponad typer, po światłość lamprotes, po helios, ponad światło słoneczne, świecące dookoła, peri lampo, mnie i tych, którzy podróżowali ze mną. Lamprotes perilampo, tak? Nie ma tego słowa strachu, więc nie ma, tak, nie ma problemu. To zrobić. Widziałem król światła z niej, który przewyższa jasność słoneczną. Dobrze. Czy jeszcze, czy ktoś ma jakieś pytania? Do tego. Ja jeszcze bym na temat właśnie tego anioła chciała te dwa słowa powiedzieć, że błyskawica to jest ruch. Natomiast tutaj w tym wersecie pisze, że anioł siedział na odwalonym kamieniu, nie ruszał się, tylko siedział, czyli że błyskawica tutaj nie pasuje do, tutaj światło, które od niego, biło od jego postaci, od jego twarzy i od jego szaty, która się tam skrzyła, jak tutaj było napisane w tym wersecie. Także błyskawica absolutnie tutaj też do w tym tłumaczeniu też Danusie, nie pasuje. Ja myślę, że tutaj na ten ruch błyskawicy też nie bardzo kto chociaż może masz rację, że to przemieszczanie się tego światła ze wschodu na zachód, to w związku z tym, że tu jest ruch i światło, to musi to jest być ruch błyskawica. Właśnie. Tak. No, dokładnie. Anioł siedział spokojnie na tym kamieniu odwalonym, tylko biła od niego jasność, czyli biło od niego to światło, czyli tutaj ten wyraz światło pasuje akurat, a nie właśnie słowo, które jest przetłumaczone jako błyskawica, nie? Astrapy to tutaj no, powinno być właśnie jako światło. Tak, no tak. No cóż, no nie wiemy, czym się sugerowali tłumacze, ale możemy przypuszczać, że też tym, ale też powinni troszeczkę przynajmniej sugerować się rozumem, a widać, że nim się nie sugerowali. Ale swoją drogą jest bardzo ciekawe, że jest pokazane właśnie tego anioła, że on usiadł na tym kamieniu, nie? Po co to było napisane? Że on tam sobie usiadł. No. Nie usiadł. Ale jak usiadł, to już jest, siedzi spokojnie i świeci. No więc to nie jest błyskawica. Właśnie. Natomiast gdyby było napisane, że spadł z nieba gwałtownie, to ewentualnie można by było powiedzieć, że tutaj ten wyraz błyskawica no, trochę by pasował. Chociaż... No też nie do końca, szczerze powiedziawszy. No tak.
Dobrze, czy jeszcze ktoś do tego? Jeżeli nie ma chętnych, to na tym zakończymy nasze dzisiejsze badanie, z którego życzę błogosławieństwa Bożego. I co? I jak to się nazywa? I widzę, że czy przytaczając to słońce i na symbol, to odpowiedziałem od razu na pytanie za kapitułu następnego, na trzecie pytanie. Oj, tak. To jest tak, jak robi pytania miesiące temu. A wczoraj komuś odpowiadałem na to pytanie akurat, dosłownie, więc sobie przypominałem te wersety i mówię, o, mam na dzisiaj, żeby powiedzieć. Także tak. Właśnie, bo co jest cechą szczególną światła słonecznego, następna kapit jest. No ale to dobrze, bo dałeś, że tak powiem, zaczątek, nie? Tak. Dobrze. No nic, błogosławieństwa Bożego życzę, dziękuję wszystkim za współudział i zapraszam na następny. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.